Witajcie! Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o trzech zapachach, które mnie zainspirowały do nakręcenia tego odcinka. Wiecie, że lubię skórę w perfumach, zwłaszcza w perfumach damskich. I dzisiaj o takich typowych damskich kompozycjach przekażę Wam kilka moich spostrzeżeń. Zacznę może od tego, że dzięki uprzejmości pani Joli z mojej miejscowej perfumerii mogę przetestować i opowiedzieć Wam o zapachu Chloé Nomade. Jest to woda perfumowana z 2018 roku. Mam je nałożone na skórę, tutaj. I powiem Wam, że zaraz przy pierwszym teście pojawiły się takie pierwsze skojarzenia. Skojarzenia, które doprowadziły mnie do tego, że jest to zapach, który przypomina mi inne perfumy, w których występuje skóra, bo skóra jest dzisiaj naszym głównym bohaterem. Jest to Bottega Veneta i tą próbeczkę mam z kolei dzięki uprzejmości jednej z moich widzek. Dziękuję Ci, kochana, jeszcze raz za to. Oraz, jak to mówią, nos zaczął dalej poszukiwać, właściwie mózg w pamięci, przywoływać kolejne skojarzenia. I przypomniało mi się, że jest też inny zapach, skórzany, w którym skóra występuje, jest to Valentino Donna. I o tych trzech kompozycjach będę Wam dzisiaj mówiła. Zacznę może od Valentino Donna, zapach, który niesamowicie mi się podoba, który niestety jest już wycofywany. Powstał on w 2015 roku i posiada w składzie róże, irys, bergamotkę, wanilię, skórę i paczulę. Kiedy przeczytam Wam nuty zapachowe z dwóch pozostałych kompozycji, zobaczycie, że niektóre z nich się pokrywają. Być może właśnie to sprawia, że w mojej głowie pojawiły się właśnie takie, a nie inne połączenia. Bottega Veneta powstała w 2011. Mamy w niej różowy pieprz, bergamotkę, jaśmin, skórę, paczulę i mech dębowy. No i Chloé, o której dzisiaj również będę Wam opowiadała. Jest to zapach najnowszy, woda perfumowana z 2018 roku. Mirabelka, bergamotka, cytryna, pomarańcza, frezja, brzoskwinia, jaśmin, róża, mech dębowy, drzewo bursztynowe, paczula, białe piżmo i drzewo sandałowe. Chloé Nomade z tych wszystkich zapachów jest w mojej opinii najbardziej słodka, najbardziej kwiatowa, najbardziej delikatna właśnie w te nuty skórzane, co czyni ją taką bardziej, bym powiedziała, radosną dziewczęcą. Spróbuję sobie, nałożę je sobie jeszcze raz tutaj na rękę. Tak, początek jest taki delikatnie zaskakujący. I nie od razu powiem Wam, że miałam te skojarzenia z Bottegą Venetą i z Donną, ale już po chwili zaczyna się robić pięknie, miękko, bardzo kremowo, bardzo tak kwiatowo. Tutaj są również owoce, ale ja uważam, że ten zapach jest bardziej kwiatowo skórzany niż owocowo skórzany, jeżeli tak mogę powiedzieć. I powiem Wam, że podczas testów on niesamowicie pięknie projektował, niesamowicie pięknie się za mną nosił. Był dosyć długi ogon przez dosyć długi czas, bo powiem Wam, że słyszałam różne wersje na temat Chloé. Woda toaletowa jest piękna, ale chyba niespecjalnie się trzyma. Jest Chloé Absolue, nie miałam okazji sprawdzać, podobno jest bardzo, bardzo dobra. Ja mam tą wersję wody perfumowanej i powiem Wam, że na tyle ona mi się spodobała, że może będę się gdzieś tutaj kusiła albo jakiś flakonik, albo jakąś odleweczkę, bo myślę, że to są takie piękne perfumy, woda perfumowana z tym akcentem skórzanym, jeżeli ktoś właśnie taką skórę lubi, ona jest miękka, nie jest to ostra skóra, w otoczeniu kwiatów, która doda szyku i elegancji, tak bym powiedziała. Ponieważ każdy z tych zapachów kojarzy mi się z bardzo elegancką kobietą, z bardzo kobiecą kobietą, jeżeli tak mogę powiedzieć, mam nadzieję, że to nikogo nie urażę, ale te trzy zapachy
Kojarzą mi się absolutnie z klasą, z elegancją, z takim delikatnym wyrafinowaniem. Wiecie, z czymś takim, która być może każda z nas chciałaby być kojarzona, tak? Natomiast Bottega Veneta, tutaj projekcja jest troszeczkę silniejsza, ten ogon jest mocniejszy, ale też i skóra w tym zapachu jest bardziej wyczuwalna, jest mocniejsza, jest intensywniejsza. Bym powiedziała, że ten zapach jest bardziej skórzany niż kwiatowy, bo zobaczcie, mamy tutaj też jaśmin. Jest bergamotka, jest też różowy pieprz, jest mech dębowy i jest patchouli, które występują w innych zapachach, czyli w Donnie i w Chloé Nomad, ale one z nich wszystkich są, tak mi się przynajmniej wydaje, najintensywniejsze. No i jest również Donna, którą bym tutaj postawiła pomiędzy Chloé Nomad a Bottega Veneta, jeżeli chodzi o projekcję, jeżeli chodzi o nasilenie tych właśnie konotacji ze skórą, tak to ujmę. Więc myślę, że każda z nas znalazłaby coś tutaj dla siebie. No mówię, Chloé Nomad jest naprawdę piękna. Zresztą słuchajcie, każda z tych kompozycji jest piękna, każdą z niej bym chciała. No tutaj mam odlewkę, tutaj testerek to jest, ale wiadomo, że będę chciała mieć swoje. No i ta Donna, na którą tutaj cały czas patrzę i poluję i czekam i może gdzieś tutaj przy okazji wpadnie jakaś dobra cena i wtedy na pewno ją zdobędę, bo ona jest na tej mojej wishliście stosunkowo wysoko. Nie wiem, co się stało, jakoś tak zapragnęłam mieć te skórzane perfumy, takie nazwy kwiatowo skórzane. Może po tym, co się stało, tym zauroczeniu, czekajcie, jak one się nazywały? Zobaczcie, zapomniałam. Chodzi mi po głowie African Leather, tam też jest piękna skóra, ale z kardamonem. Bardziej takim męskim wydaniu, to jest zapach, to jest właściwie unisex, który ma przepięknie podaną tą skórę i też ją swego czasu nosiłam, ale w bardzo dyskretny sposób podaną, czyli z mniejszą aplikacją, bo zapach naprawdę intensywny, silny, lekko, nawet może mocno ocierający się o ten męski pierwiastek. Tutaj z kolei, mówię, te wydania w mojej opinii są absolutnie kobiece. Boże, no nie mogę się nawąchać, słuchajcie. Poczekajcie, cały czas myślę, jak się nazywał ten zapach. Przecież ja o nim piałam Wam tutaj z zachwytu na tych moich odkryciach na początku roku. Widzicie, najgorsze jest to, że człowiek, w tej chwili mam po prostu opakowanie przed sobą. Mam opakowanie, widzę, jak to wygląda, ale nie mogę sobie przypomnieć ani nazwy, ani marki. Straszne, wrzucę Wam to tutaj, żebyście, słuchajcie, nie męczyli się razem ze mną. Wrzucę Wam tutaj zdjęcie i będziecie sobie mogli zobaczyć. Słuchaj, no, mam na końcu języka, ale no nie pamiętam, kurczę, no nie pamiętam. Bardzo mnie takie rzeczy irytują. Was zapewne też, kiedy wiecie, chcecie coś powiedzieć, ale brakuje tej no, kropki nad i. Co to było? No dobra, ja będę teraz cały czas myślała, słuchajcie, podczas nagrywania tego filmu, jaki zapach miałam na myśli. To jest straszne. Ciągle to mam, ciągle, słuchajcie, próbuję się przebić z dalszą opowieścią o tych trzech kompozycjach, ale nie mogę, bo mi siedzi w głowie. Nie wiem, czy dam radę. Zabawne. Zabawne. Zabawne i lekko irytujące, bo nie znoszę takich sytuacji. No dobrze. Spróbuję się zresetować. I poopowiadać Wam dalej. Czy nadają się one na nadchodzącą wiosnę? Myślę, że bez najmniejszego problemu każdy z nich sprawi Wam przyjemność i radość. Jeżeli uważacie,
że na przykład, nie wiem, Bottega Veneta jest zbyt intensywna, zawsze może być mniejsza aplikacja. Chloe Nomad, myślę, że to taka idealnie wyważona porcja kwiatów i skóry właśnie na tą porę roku. No i mamy jeszcze Donnę, która jest tak piękna, że można chyba ją nosić cały czas. Ja jestem, słuchajcie, zauroczona całą trójeczką. No mówię, bardzo chciałabym posiadać te trzy klimaty, tak to powiem. Bo zaczęła mi się skóra bardzo, bardzo w perfumach podobać. A jak jest z Wami? Czy Wy macie wśród tych trzech jakiegoś swojego ulubieńca? Czy są może jakieś inne zapachy ze skórą, które chcielibyście mi polecić? Ja oczywiście, jeżeli sięgnę w pamięcią, jest ich troszeczkę tutaj u mnie w tej mojej próbkowni, tak to nazwę. Ale dzisiaj akurat chciałam skupić się tylko i wyłącznie na tych trzech, ponieważ tak jak Wam zaznaczyłam, w mojej opinii skóra połączona tutaj z kwiatami, z paczulą, z bergamotką jest naprawdę pięknie przedstawiona w tej kobiecej wersji. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Pani Joli, że mogłam opowiedzieć o tym zapachu. Dzięki Pani uprzejmości. Was zachęcam koniecznie do komentowania. Podzielcie się ze mną swoimi opiniami na temat Donny, na temat Bottega Veneta i na temat Chloe Nomad. Co Wy myślicie na ich temat? Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do następnego razu.